Wczoraj do redakcji wpłynęło pismo, w którym Marek Wółka zaprzecza jakoby współpracował z organami bezpieczeństwa PRL i na dowód tego dołącza zaświadczenie z IPN. Oskarża też Edwarda Olszewskiego o prywatną zemstę i przypomina o postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę przeciwko Edwardowi Olszewskiemu. Jakie są fakty? Postępowanie prokuratorskie przeciwko Edwardowi Olszewskiemu zostało umorzone 29 czerwca 2018 roku, o czym publicznie informowano 11 lipca, a składająca zawiadomienie spółka Wodka nie poinformowała opinii publicznej o wniesieniu zażalenia mimo wspólnej konferencji prezesa Wodkan i pani prezydent 16 lipca. Przedstawione przez Marka Włukę zaświadczenie z IPN zostało wystawione 9 stycznia 2007 roku i zawiera stwierdzenie. Zaświadcza się, iż brak jest dostępnych dokumentów dotyczących pana osoby. Niestety, to, że dokumenty na owy czas nie były dostępne, nie musi oznaczać, że nie istnieją. Edward Olszewski okazał redakcji dokumenty uzyskane z IPN. Dokumenty zostały ujawnione odpowiednio 20 i 30 października 2011 roku. Mamy w nich m.in. informację, że Marek Włuka jako osoba zabezpieczona od dnia 26 kwietnia 1988 roku w dniu 12 lipca 1989 roku został przekształcony w kontakt operacyjny, a w dniu 12 stycznia 1990 roku został zdjęty z ewidencji. Funkcjonariusz prowadzący, starszy inspektor Wiesław Czaja. Dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem 24 maja 2018 roku przez kierownika Referatu Informacji i Sprawdzeń w Łodzi Michała Kopczyńskiego. Choć fakty mówią same za siebie, to wydaje się, że wszelkie ewentualne wątpliwości mogłyby rozwiać ponowne wystąpienie Marka Wuki do IPN-u.